Katarzyna Gnilińska, Watahy Głosu Obywatelskiego. W związku z tym, że ta ustawa w dramatyczny sposób ogranicza nasze prawa obywatelskie, chcemy zadać pytanie posłom. Po pierwsze, dlaczego mamy ufać firmie Pfizer, która zapłaciła w ciągu ostatnich 20 lat przeszło 5 miliardów dolarów odszkodowań za kalectwa, bezpłodność i zgony? Firmie, która nie bierze odpowiedzialności za efekty eksperymentu medycznego, do którego ustawodawca chce nas przymusić. W Europie odnotowano już ponad 500 000 dramatycznych skutków NOP-ów. Jeśli się zmusza do udziału ludzi w eksperymencie medycznym, to dlaczego nie prowadzi się badań i statystyk poszczepiennych, obserwacji zachorowań, obserwacji zachowań pacjentów po upływie 2-3 tygodni, miesiąca czy dłuższego czasu po przyjęciu szczepionki i dlaczego takie statystyki nie są udostępniane publiczności? Przy czym uważam, że powinna być uwzględniona również marka szczepionki, numer serii i numer danego preparatu, ponieważ jest to w dalszym ciągu eksperyment medyczny. Dlaczego osoby mające naturalny wysoki poziom przeciwciał, co można wykazać badaniami, miałyby się poddawać eksperymentowi medycznemu obarczonemu wysokim ryzykiem? Od 2,5 roku stosowane są te szczepionki i nie ma żadnych rezultatów. Choroba postępuje i osoby zaszczepione zarażają kolejne osoby. W roku 2022 proponuje się nam szczepionki z roku 2019. Przecież to jest nielogiczne. Wiadomo, że wirusy są niestabilne i mutują. Chcemy również wiedzieć i oczekujemy oświadczenia publicznego, jakie zobowiązania podjął obecny rząd w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w związku z przymusem szczepień. I dlaczego społeczeństwo nie jest szeroko poinformowane? Bardzo proszę do końca zdania zmierzać, bo już czas minął. Bardzo proszę. Chciałabym, żeby społeczeństwo zostało poinformowane, że te szczepionki zawierają białko kolca i zawierają elementy genetyczne, które w istotny sposób naruszają naszą integralność, naszą osobowość, naszą psychikę i nasze zdrowie. Dziękuję bardzo.